Kiedy wyszłam na benedykcję, Jezus udzielił mi światła, jak obcować z pewnymi osobami. Przytuliłam się całą mocą do najsłodszego serca Jezusa, widząc, jak zewnętrznie będę narażona na rozproszenia z powodu obowiązku, jaki mam tu mieć w ogrodzie, a z tego powodu muszę utrzymywać stosunki ze świeckimi. Nadszedł tydzień spowiedzi i ku mojej radości ujrzałam tego kapłana, którego już znałam wpierw, nim przyjechałam do Wilna. Znałam go z widzenia, znałam go w widzeniu. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: oto wierny sługa mój, on ci dopomoże spełnić wolę moją tu na ziemi. Jednak nie dałam się mu poznać tak, jak życzył sobie Pan. A przez jakiś czas walczyłam z łaską. W każdej spowiedzi dziwnie mnie przenikała łaska Boża, jednak nie odsłaniałam duszy przed Nim i zamierzałam się nie spowiadać przed tym kapłanem. Po tym postanowieniu straszny niepokój wstąpił w duszę moją. Silnie mnie Bóg strofował. Kiedy odsłoniłam całą swą duszę przed tym kapłanem, Jezus zlał na duszę moją całe morze łask. Teraz rozumiem, co to jest wierność jednej pojedynczej łasce, a ona sprowadza cały szereg innych. I dlatego jakby konkluzja: o Jezu mój, utrzymuj mnie przy sobie, patrz, jak słabą jestem, sama ani kroku nie zrobię naprzód. Więc Ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku, więcej nawet. Przeczytałem jeszcze ten numer, ale i to jest tekst bardzo ważny, bardzo ciekawy, znaczy, bo w tym jest historia cała. To jest historia, którą siostra Faustyna zapisuje w tych słowach, w ogóle nie wspomina, co się tutaj rozgrywa i jaka była sytuacja. I po pierwsze, siostra Faustyna prosi, bo ma, to jest w Wilnie i ma mieć kontakty z ludźmi. Benedykcja to było po prostu wejście na modlitwę przy Najświętszy Sakrament. I wtedy ma tą łaskę, że Pan Jezus jej jakby udziela rad, jak ma postępować z ludźmi, żeby nie stracić tego wewnętrznego skupienia, które było w niej. Siostra Faustyna, to popisuje jedna z takich biografek świętej siostry Faustyny, ona dokonywała tam rzeczy niesamowitych. I mając tą pracę w ogrodzie, potrafiła ten ogród utrzymać w sposób bardzo wspaniały w sumie, ale nie tylko, po prostu jakby miała czas na bardzo wiele rzeczy i o tym mówi właśnie, ale właśnie prosi o to, żeby Pan Jezus ją utrzymywał w tym skupieniu, w tym, żeby zawsze Chrystus był pierwszy w jej sercu. I potem zaczyna się cały ten fragment o tej pierwszej spowiedzi. Ona znała księdza Sopoćkę z widzenia i cieszy się, że spotyka tego kapłana, i jak Pan Bóg przygotowywał drogę, Pan Bóg wysłał ją właśnie do Wilna. Chciała mieć czystą wolę Bożą, a tam czekała na nią tą łaskę, łaska tego spowiednika, który stał się całym życiem głosicielem Bożego miłosierdzia, kultu Bożego miłosierdzia. Siostra Faustyna pisze w dzienniczku, że jakby widziała, że takie dwa wielkie fundamenty zostały założone kultu. I pierwszy to jest ona, a drugi to jest ksiądz Sopoćko. Z pewnością. I on, jak się czyta jego życie, on umarł w 75 roku, żył dużo, długo i miał bardzo ciężkie życie. Aż do końca on dostał taki monit, czyli upomnienie ze strony stolicy apostolskiej, że nie wolno mu głosić kultu Bożego Miłosierdzia według objawień siostry Faustyny. Był naprawdę jakby zostawiony sam sobie, był w tym pokoju. Są zdjęcia jego pokoiku, to można zobaczyć.
i jak ten pokój jego wyglądał. I tam po prostu jest naprawdę tylko to, co potrzebował, nic więcej. On był profesorem teologii i napisał bardzo dużo różnych prac. Napisał całe tomy, badał, jak kult Bożego Miłosierdzia rozwija, jak jest obecny w duchowości chrześcijańskiej największych ojców Kościoła. On to badał i pisze te książki, które wydał Londyn. To jest z 5-6 tomów książek. Wydał też rekolekcje o Bożym Miłosierdziu. Wydawał wiele takich broszur, jak kultur Bożego Miłosierdzia może zaistnieć w liturgii. Po prostu robił całym sercem, należał i oddał się całkowicie kultowi Bożemu Miłosierdzia. Ale w pierwszym momencie, proszę zobaczyć, jak siostra Faustyna pisze jakże delikatnie, ona wiedząc i słysząc jeszcze słowa Chrystusa, że oto wierny sługa mój, on ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi. I ona się otwiera przed nim i ksiądz Opoćko ją wysyła do psychiatry. I no dobrze, ale dla takiej kobiety, takiej siostry, która ona pochodziła z wiejskiej rodziny, stąpała po ziemi i tak, musiała prosić przełożoną, bo nie szła sama, tylko z przełożoną do tego psychiatry. Ale on wysyła i dlatego siostra Faustyna jak delikatnie pisze, proszę zobaczyć, jak ona, że mówi, walczyłam z łaską, nie odsłaniałam duszy przed nim, zamierzałam się nie spowiadać przed tym kapłanem. Właśnie kiedy on poddaje próbie siostry Faustynę i każe jej pójść do psychiatry i na tym filmie Faustyna badała ją jedna z tam lekarek we Wilnie i dała świadectwo, że ona jest całkowicie zdrowa, że po prostu to jest osoba, która stoi, chodzi po ziemi, ma naprawdę zdrowie psychiczne znakomite. I dopiero wtedy, jak ona się musiała poddać temu, dopiero wtedy ksiądz Opoćko powoli się przekonywał do kultu Bożego Miłosierdzia i przekonał się on potem, jak mówiłem, głosił całym życiem swoim Boże Miłosierdzie, ale wymagało to tego aktu upokorzenia ze strony siostry Faustyny. I jak ona delikatnie o tym pisze, proszę zobaczyć, ani słowa, ona tylko mówi, że odsłoniła się zaraz jakby znając go, odsłoniła całą swoją duszę. I właśnie wtedy spotyka się z tym wyzwaniem, że ma pójść do psychiatry i dać opinię psychiatryczną. I to ją strasznie kosztuje. To wcale nie jest takie łatwe, bo to teraz pójście do psychiatry, to my chodzimy, znaczy jakieś bardzo, to nie ma problemu. Każdy, to jest, nawet jest moda. Ale wtedy, proszę zobaczyć, to jest przed wojną, pójście do psychiatry chodzili tylko ludzie, którzy mieli psychicznie chorzy albo byli badani przez psychiatrycznie. To jeszcze jak myśmy byli dziećmi, to jak ktoś wszedł do psychiatry, to po prostu to ludzie pokazywali takie różne rzeczy na głowie. To naprawdę, i to dla niej to nie było bardzo trudne, ale ona musiała to przyjąć. I jak delikatnie o tym pisze. Oczywiście ona dzienniczek pisała tylko dla księdza Sopoćki. I tym bardziej mogła mu napisać coś, że jak to ją kosztowało. Ale pisze po prostu, chciała się tylko odsunąć i walczyłam z łaską i myślałam, że się nie będę, zamierzałam nie spowiadać się przed tym kapłanem. I to jest ta próba, ten akt upokorzenia, którego żądał od niej Pan. I to był jakże szalenie ważny akt. Bo inaczej ksiądz Opoćko by się nie przekonał. To po prostu ona chciała spowiadać się przed kimś innym, a Pan Bóg przygotował właśnie księdza Sopoćkę, bo wiedział i znał jego życie. Jego życie było strasznie trudne.
jest na przykład taka scena dramatyczna. On, ojciec, który był, byli bardzo, to była bardzo biedna rodzina. I ojciec nagle nie miał się gdzie znaleźć. I przyszedł na tą plebanię, gdzie on mieszkał. A on nie mógł go przyjąć. I on nie przyjął ojca swojego. Był wtedy wikarem, znaczy nie był proboszczem. I jak, ile to go kosztowało wszystko. To naprawdę ksiądz Opoćko miał, i to w dzienniczku jest podane, proszę zobaczyć, siostra Faustyna pisze, że widzi, ile ten człowiek cierpi i pyta się, dlaczego ty go tak traktujesz? A jeszcze słyszała jeszcze, że to jest tylko część tego, co ty doświadczyła, bo ona jakby doświadczyła jego cierpienie. I Pan Jezus mówi, to jest tylko jego część tego, co on doświadcza. I odpowiada Pan Jezus na zapytanie świętej siostry Faustyny, dlaczego ty go tak traktujesz? I Pan Jezus powiada, dla potrójnej korony, którą dla niego przygotowałem. Dziewictwa, kapłaństwa i męczeństwa. On naprawdę był męczennikiem. I chociaż umarł po prostu sam, umarł w Białymstoku. I właśnie proszę zobaczyć, że kiedy siostra Faustyna, bo to była przez wiejska dziewczyna, ona, dla niej psychiatra to było właśnie, w ogóle jakby wysłali kogoś do domu wariatu po prostu. Ale i ona tylko delikatnie o tym pisze i mówi, że kiedy postanowiła nie spowiadać się przed tym kapłanem, to straszny niepokój występuje w duszy. Świętą Bernadetę też. No dobrze, ale proszę, ja zaraz tylko skończę i potem oddam wam głos. I właśnie po tym, jak przychodzi z tym świadectwem psychiatrycznym, otwiera całą duszę przed swoim przednim. Jak to pięknie potem właśnie jakby ta puenta tej sytuacji jest te słowa, które pisze, o Jezu mój, utrzymuj mnie przy sobie. Patrz, jak słabą jestem, sama ani kroku nie zrobię naprzód. Więc Ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku, więcej nawet. I to jest takie też wyzwanie do nas i to staranie się o pokory, jak nas bardzo boli pycha. Sam tego, doświadczamy tego, jak człowiek się zostaje tak odsunięty, czy jakby zgardzony, czy jak to boli strasznie. Ale właśnie, ale to jest, jeżeli Pan Bóg dopuszcza, to dopuszcza dla pewnych racji. Pan Bóg to dopuszcza dla racji, jak w życiu świętej siostry Faustyny, to było, jak się mówi po łacinie, warunek sine qua non, czyli konieczny do tego, żeby ksiądz Sopoćko wszedł i stał się tym stylpem, tym fundamentem tego kultu Bożego Miłosierdzia. To tyle. Proszę bardzo.